Witam Państwa, jest poniedziałek, 10 lutego, minęła godzina 13, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Jest nowy kandydat na prezydenta, były europoseł, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Mirosław Piotrowski ogłosił start w wyborach prezydenckich. W odpowiedzi na oczekiwania wielu osób i środowisk katolickich oraz narodowych uprzejmie informuję, że będę kandydował na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, oświadczył w sobotę lider partii Ruch Prawdziwa Europa, Europa Christi. W rozmowie z polską agencją prasową podkreślił, że wiele osób z tych środowisk jest zawiedzionych obecną prezydenturą. Nie wykluczam, że następnym krokiem urzędującego prezydenta będzie zgoda na adopcję dzieci przez związki jednopłciowe, a decyzję pana prezydenta o ogłoszeniu takich tez o związkach partnerskich postrzegam jako przedwczesne mniemanie, że poparcie środowisk katolickich w Polsce ma w kieszeni, powiedział Piotrowski. Zapewnił też, że nigdy nie przyjąłby dymisji ministra wymuszonej przez obce państwo. Stwierdził, że dymisji ministra środowiska Jana Szyszki domagał się prezydent Francji Emmanuel Macron. W tym tygodniu Piotrowski ma przedstawić program i skład sztabu wyborczego. Więcej o tej sprawie za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. Korwin-Mikke chce puczu wojskowego i zapewnia, że broniłby Komorowskiego, gdyby wiedział, jak rozwinie się sytuacja polityczna. Lider Konfederacji Janusz Korwin-Mikke wystąpił w programie Polityka na Ostro w Polsat News. Powiedział tam, że konflikt w sprawie sędziów musi zakończyć się wojną domową. Podarcie uchwały sędziów przez prezesa Macieja Nawackiego świadczy o tym, że jedni sędziowie i drudzy sędziowie wzajemnie się nie uznają. To się musi skończyć wojną domową, nie ma innej możliwości. Mam nadzieję, że wojsko wyjdzie na ulicę. Chciałbym puczu wojskowego, nie ukrywam tego, mówił Korwin-Mikke. Stwierdził, że jest to jedyny sposób rozwiązania sytuacji. Skoro nie można rozstrzygnąć sprawy przez argumenty prawnicze, bo już jest tak pokomplikowane prawo, że nikt nic z tego nie rozumie, zgadzamy się, że nie można tego zrobić demokratycznie, bo to nie jest metoda, to jedyną metodą jest wyjście wojska na ulicę i zrobienie puczu wojskowego. Korwin-Mikke stwierdził też, że gdyby wiedział, iż PiS zdobędzie ponad połowę miejsc w parlamencie, to broniłby Bronisława Komorowskiego. Gdybyśmy w 2015 roku wiedzieli, że PiS zdobędzie absolutną większość, to oczywiście byśmy bronili Bronisława Komorowskiego jak niepodległości. Nam do głowy nie przyszło, że PiS wtedy wygra wybory, mówił Korwin-Mikke. Wiceminister rządu PiS krytykuje podatek od mięsa, ale podatku od cukru już nie. Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta skrytykował na Twitterze pomysł wprowadzenia w Unii Europejskiej podatku od mięsa. Typowa lewacka mentalność, ludzie nie chcą przejść na weganizm, dowalić podatek od mięsa. Pomijam fakt, że cała ta akcja wygląda poza ideologią na bardzo poważną operację lobbingową, napisał Kaleta. Wielu użytkowników Twittera wytknęło politykowi, że jego rząd chce wprowadzić podobny podatek, tyle że od cukru, a także podnieść akcyzę od papierosów i alkoholu. Sebastian Kaleta odpowiedział, że mięso to nie używka. Stwierdził, że analogia do podatku od cukru jest nietrafiona i wyolbrzymiona. Wspomniana propozycja podatku od mięsa to 20 zł od kilograma. Proszę sobie przeliczyć w zakresie propozycji dotyczącej cukru. To próba siłowego zmuszenia do weganizmu, napisał Kaleta. Papież chce większych podatków. Papież Franciszek podczas spotkania z dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego i ministrami finansów z całego świata stwierdził, że bogaci powinni płacić więcej podatków. Powiedział, że nie może być tak, iż coraz więcej ludzi żyje w biedzie, a bogactwo niewielkiej grupy się powiększa. Główne przesłanie nadziei, jakie chcę wam przekazać, jest dokładnie takie. Te problemy można rozwiązać. One nie powstały z braku zasobów. Nie ma determinizmu, który skazuje nas na powszechną nierówność. Powtarzam, nie jesteśmy skazani na powszechną nierówność, powiedział Franciszek. Papież zaapelował o odpowiedzialność kolektywną. Jeśli istnieje skrajna nędza pośród bogactwa, nawet ogromnego bogactwa, to dlatego, że pozwoliliśmy, by ta przepaść się poszerzała, aż stała się największa w historii, mówił papież. Skrytykował fakt, że pomoc społeczna trafia tylko do wybranych. Zaapelował, by organizacje finansowe i rządy pracowały na rzecz wspólnego dobra, sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju, aby nie stały się strukturami grzechu. Struktury grzechu to dzisiaj m.in. ulgi podatkowe dla najbogatszych, często usprawiedliwiane inwestycjami i rozwojem, raje podatkowe dla korzyści prywatnych i korporacyjnych i możliwości korupcji dla największych przedsiębiorstw świata, często współpracujących z dominującą opcją polityczną, stwierdził przywódca katolików.
Już ponad 40 tysięcy osób zaraziło się wirusem z Wuhan. Liczba osób zarażonych wirusem przekroczyła 40,5 tysiąca w 28 państwach, podają oficjalne statystyki. W wyniku choroby zmarło 910 osób, z czego około 100 w ciągu ostatniej doby, a wyzdrowiało już prawie 3,5 tysiąca. W sobotę na warszawskim lotnisku Chopina wylądowały dwa brazylijskie samoloty wojskowe, które wywiozły z Chin obywateli innych państw, w tym grupę Polaków. Grupa jeszcze na lotnisku została przebadana, a potem przewieziono ich do jednego z warszawskich szpitali. Rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że u przybyłych z Chin Polaków nie występują żadne objawy wirusa, a stan ich zdrowia jest na bieżąco monitorowany. We Francji stwierdzono 5 nowych przypadków zarażenia wirusem. Wszyscy zarażeni to Brytyjczycy. Żadna z zarażonych osób nie przebywała w Chinach. Francuskie Ministerstwo Zdrowia ustaliło, że 4 osoby zaraziły się od mężczyzny, który jakiś czas temu przebywał w Singapurze i 24 stycznia przybył na kilka dni do Francji. Zaraził też 4 osoby, które przebywają obecnie w Wielkiej Brytanii. Obecnie z powodu wirusa we Francji choruje 11 osób. Prezydent Andrzej Duda wystosował specjalną depeszę do prezydenta komunistycznych Chin Xi Jinpinga. Napisał w niej: pragnę przekazać słowa uznania osobiście dla pana przewodniczącego za szybką i zdecydowaną reakcję, która, nie mam co do tego wątpliwości, uniemożliwiła dalszy niekontrolowany rozwój epidemii i w ten sposób ocaliła wiele istnień ludzkich zarówno w Chińskiej Republice Ludowej, jak i w innych państwach. Jestem również pod wrażeniem sprawnego zorganizowania działań odpowiednich służb medycznych, które w tej nadzwyczajnej sytuacji natychmiast pospieszyły z pomocą wszystkim potrzebującym, pisał prezydent Duda. Organizacje Chińczyków zachwala też dziennik Rzeczpospolita. Autor artykułu stwierdza, że to, co się dzieje w Chinach, zasługuje na najwyższy szacunek oraz świadczy o powadze, z jaką chińskie władze podchodzą do problemu. Ani prezydent Duda, ani Rzeczpospolita nie wspominają o tym, że przez 1,5 miesiąca komuniści chińscy milczeli na temat wirusa i aresztowali tych, którzy ostrzegali przed epidemią. To dzieje się także teraz. W chińskiej prowincji Yunnan 5 lekarzy zostało aresztowanych pod zarzutami rozsiewania fałszywych informacji dotyczących epidemii. Mają spędzić 10 dni w areszcie. Pracownicy medyczni zostali zatrzymani po tym, jak w internecie umieszczali ostrzeżenia o wirusie, w prywatnych wiadomościach wymieniali się zdjęciami pacjentów, a także opisywali, jak można się przed nim chronić. Oprócz kary pozbawienia wolności, niektórzy zostali także ukarani grzywną. Władze Pekinu zgodziły się w końcu na przyjęcie Międzynarodowej Komisji Światowej Organizacji Zdrowia, której zadaniem będzie zbadanie sprawy wirusa z Wuhan i pomoc władzom chińskim w walce z epidemią. Przez długi czas Komunistyczna Partia Chin nie zgadzała się na to, by powstał taki zespół. Rzecznik ambasady USA w Chinach w rozmowie z agencją Reutera poinformował, że komisja w większości będzie składała się z naukowców ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ mają oni duże doświadczenie we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia w zakresie epidemii i chorób zakaźnych. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, witam Was serdecznie w nowym tygodniu w telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj jest poniedziałek, 10 lutego, a dokładnie za 3 miesiące pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce. O tym dzisiaj porozmawiamy. Już teraz czekamy na Wasze komentarze, pytania na czacie, a ja witam serdecznie pastora Pawła Chojeckiego. Witam Ciebie i Państwa w ten poniedziałkowy dzień. I mecenasa Andrzeja Turczyna. Witamy również. Halo, halo? Jest z nami, ale mam nadzieję, że zaraz dołączy. Tak, słyszymy. Witamy serdecznie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jeszcze przez 2 minuty nie będę mógł nic mówić, ale już za 2 minuty będę mógł uczestniczyć w programie. My akurat wykorzystamy te 2 minuty na to, żeby przypomnieć wypowiedź profesora Mirosława Piotrowskiego w telewizji Trwam, bo dzisiaj jest on głównym bohaterem naszego programu. W sobotę ogłosił swój start w wyborach prezydenckich. Tak tłumaczy swoją decyzję w odpowiedzi na oczekiwania wielu osób i środowisk katolickich oraz na
Narodowych uprzejmie informuje, że będę kandydował na urząd prezydenta RP. I zobaczmy, co profesor Mirosław Piotrowski powiedział w telewizji Trwam, a co później skomentował pastor Paweł Chojecki w ostatni czwartek, tym razem w telewizji Idź Pod Prąd. Prosimy telewizja, o ten materiał. Telewizja Idź Pod Prąd nie tylko komentuje wydarzenia, telewizja Idź Pod Prąd zapowiada wydarzenia, które się później dzieją. No. Mówi, jak będzie, prosimy. Po owocach ich poznacie, jak czytamy w Piśmie Świętym. A owoce i czyny oceniane są, jak przykładowo w Stanach Zjednoczonych, przez działaczy pro-life. Czy polskie organizacje opowiadające się za życiem mogą w naszym kraju wystawić taką pozytywną laurkę rodzimym decydentom, jak ich amerykański odpowiednik Donaldowi Trumpowi? A jeśli nie, to czy w sposób uprawniony mogą oni nazywać się prawicą? Czołowy polityk księdza Rydzyka, czy związany ze środowiskiem Radia Maryja, czyli katolickich takich konserwatystów będących w opozycji do episkopatu i po części do papieża Franciszka, po części, bo jeszcze to nie jest jawnie jakoś werbalizowane, atakuje prezydenta Dudę i obóz prezydent i obóz pisowski. Mówi, że to jest fałszywa prawica, że to jest fałszywa malowana prawica. Tu mamy protestancką, prawdziwą prawicę w Stanach Zjednoczonych, którą uosabia właśnie prezydent Trump, a tu mamy fałszywą, malowaną prawiczkę, o tak nazwiemy, którą uosabia prezydent Duda, Jarosław Kaczyński i towarzysz Morawiecki. Także, no, w sumie jak widź pod prąd, mówią. Czym to się różni? Zobaczcie, treść tego krótkiego przemówienia, no spokojnie ja bym mógł powtórzyć. Nie? Może nie tak jak Zagłoba, tylko jakoś bym to bardziej biblijnie ugruntował, żywie, ale cieszymy się z tego. I teraz pytanie, gdyby ksiądz Tadeusz i tu profesor Piotrowski podjęli decyzję budowania prawdziwej prawicy, czyli gdyby wystawili właśnie profesora Piotrowskiego na prezydenta, to ja bym to rozważył. Ja nie mówię, żebym poparł, czy się zgodził, czy że ruch 11 listopada, bo jeszcześmy tego też nie dyskutowali z prezesami, ale ja osobiście mówię, bym poważnie pochylił się nad tą kandydaturą. Zdaje się, że w tej chwili z Dudą by jeszcze miał trudności wygrać, choć nie wiadomo, bo mówię, to co mamy, to mamy dziś, a za 3 tygodnie, może się, czy za miesiąc, może się coś tak zmienić jak w Chinach. I wtedy kandydat właśnie prawdziwie konserwatywny, niech to nawet będzie kandydat katolicki, ale zobaczcie, opierający się na Piśmie Świętym. To już jest jakiś krok w dobrą stronę. Nie? Myślę, że będziemy patrzeć, czy ze środowiska księdza Tadeusza Rydzyka wyjdzie tu jakiś, że tak powiem, jasny głos przeciwko tej pseudoprawicy towarzysza Gomułki. To mówił pastor Paweł Chojecki w telewizji Idź Pod Prąd, w programie Idź Pod Prąd na żywo w czwartek, 6 lutego, a już w sobotę dowiedzieliśmy się o decyzji profesora Mirosława Piotrowskiego, że będzie on kandydował na prezydenta RP. Tutaj też warto wspomnieć, że w tym swoim przemówieniu w telewizji Trwam profesor Piotrowski powoływał się na Biblię. Po owocach ich poznacie. Jak czytamy w Piśmie Świętym i mówi właśnie, porównuje władzę prezydenta Stanów Zjednoczonych do polskiej władzy i która tak naprawdę wspiera obronę życia, wspiera ruchy pro-life. Czy wy jesteście zdziwieni tą decyzją profesora Mirosława Piotrowskiego i czy rzeczywiście według was jest to konserwatywny kandydat, mecenas Andrzej Turczyn? Jeśli jeszcze nie mamy połączenia, to pastor Paweł Chojecki, proszę bardzo. No ja się przede wszystkim zdziwiłem, że tak szybko moje zaproszenie zostało podjęte przez księdza Tadeusza Rydzyka, no bo mówię, w czwartek tak, że tak powiem, zaprosiłem księdza do tego ruchu, a tu już mamy w sobotę wieczorem ogłoszenie. No to była dla mnie no, taka duża, przyjemna niespodzianka. Teraz zasadnicze twoje pytanie dotyczy czego się spodziewam, czy jak oceniam to. No tu są dwa poziomy oceny. Pierwszy to czy to jest decyzja poważna,
czy chodzi tylko o wyrwanie jakichś pieniędzy z rządu PiS-u, który za uciszenie, czy jakoś zmarginalizowanie kandydatury profesora Piotrowskiego wypłaci jakąś kasę, nie? Czy to jest tylko forma gierki politycznej księdza Tadeusza, czy forma takiego, powiedzmy, lekkiego nacisku, czy wręcz szantażu na Dudę i Jarosława Kaczyńskiego, no to się okaże, jak będzie ta kampania się rozwijać, czy rzeczywiście ksiądz Tadeusz osobiście swój autorytet zaangażuje w poparcie profesora Piotrowskiego. Czyli to jest pierwszy poziom. Chcemy wiedzieć, czy to jest kandydatura poważna, czy to jest gierka o kolejne miliony na telewizję Trwam. Nie? Drugi poziom to jest poziom biblijny, ale widzę, że już mecenas Turczyn się usadowił przed telewizorem, znaczy przed kamerą i już go widać. To ten drugi poziom może w drugiej turze omówię, ten poziom biblijny. Na razie pytanie, czy to jest gierka, czy poważna kandydatura. Mecenas Andrzej Turczyn, już wiem, że też pisałeś o tej kandydaturze na swoim blogu, ale jakbyś mógł powiedzieć widzom telewizji Idź Pod Prąd, czy jesteś zaskoczony? No i jakie są takie twoje pierwsze wrażenia właśnie z kandydatury profesora Mirosława Piotrowskiego? Nie wiem, czy jestem zaskoczony. Przede wszystkim to gratuluję tobie, Paweł, że tam, nie wiem, dzień czy dwa dni wcześniej przewidziałeś możliwość tego rodzaju gry. Bardzo to takie pouczające dla tych wszystkich, którzy są tacy, no, nie dość przekonani do merytorycznego poziomu telewizji Idź Pod Prąd. To jakby pierwsza moja uwaga. Druga moja uwaga jest taka, że rzeczywiście to, o czym mówiłeś, to się jako pierwsze rzuca na myśl, że być może jest to tylko taka gra, choć powiedziałbym tak, nawet jeśli jest to taka gra, to myślę, że mogą z tego wyjść pozytywne rzeczy. No chyba, że od razu, że tak powiem, w zakulisowych rozmowach będzie to przedstawione tam pomiędzy tymi wielkimi ludźmi. A jeśli nie, jeśli jest to taka gra, gdzie się tam będą, no, tak przeciągać, to też mogą wyjść pozytywne rzeczy, bo no, nie ma wątpliwości, że pan Duda ma pełne gacie póki co strachu, bo jest to kandydatura, która będzie adresowana do dokładnie tego samego elektoratu, do którego będzie adresował sam siebie pan Duda. No a moim zdaniem no to potrzeba by nam jeszcze troszkę więcej wiedzy odnośnie tego, jakie poglądy prezentuje pan Piotrowski. Ja wyznaję taką regułę, że poza takimi rzeczami, nazwijmy to duchowymi, są jeszcze takie rzeczy też duchowe, ale tak trochę bardziej przyziemne, bym powiedział. I one pokazują, czy ten człowiek jest, czy człowiek ma pogląd prawicowy, czy jest konserwatystą, czy nie. Pan Piotrowski mówił o zabijaniu dzieci i to rzeczywiście jest jeden z elementów konserwatyzmu, ale też moim zdaniem dostęp do broni palnej, bo to jest taka bardzo praktyczna sprawa, która pokazuje to, w jaki sposób człowiek ten traktuje ludzi, innych ludzi, swoich współobywateli. I ja liczę na to, że uzyskam odpowiedź na pytanie, które wysłałem do pana Piotrowskiego, bo to pokaże, ile prawicowości jest w prawicowym panu Piotrowskim. Pan Piotrowski taką tezę, takie pytanie stawia wobec PiS-u, a ja stawiam takie pytanie wobec niego i prosząc go o to, żeby zaprezentował swoje stanowisko dotyczące tego, jak jego zdaniem powinien wyglądać dostęp Polaków do broni palnej. Także mamy konkretne pytanie do profesora Piotrowskiego, też możecie podawać dalej wpis Andrzeja Turczyna na swoim blogu. Jeszcze tak dla przypomnienia, może nie wszyscy znają sylwetkę profesora Mirosława Piotrowskiego, jest historykiem, profesorem nadzwyczajnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przez 3 kadencje zasiadał w Parlamencie Europejskim. W zeszłym roku starał się kandydować do wyborów parlamentarnych, ale Komisja Wyborcza zakwestionowała jego
podpisy, część jego podpisów, no i tutaj kilkadziesiąt podpisów mu zabrakło i od 2018 roku jest prezesem i założycielem ruchu Prawdziwa Europa. No jest oczywiście kojarzony z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, chociaż pytany przez dziennikarzy, no mówi, że nie jest kandydatem, tak? Że to są jakieś tam spekulacje dziennikarzy. Ja bym radził nie kłamać, nie? No bo przecież wiadomo, skąd komu nogi wyrastają i proszę, takich rzeczy publicznie mówię do pana profesora. No jak nie jest kandydatem, to co, Marsjanie umożliwili mu karierę polityczną, dostęp do mediów, także no nie bądźmy dziećmi, to jest taki minus. No jeszcze do tego pytania o broń, które Andrzej postawił, nie wiem, czy Andrzeju słyszałeś, tu Cezary Kłosowicz mi właśnie, nasz newsman, researcher, redaktor naszej tej Departamentu Newsów, tak powiem, i wiadomości, powiedział, że pan Piotrowski, profesor, był przeciwny organizacji głównie przez Stany Zjednoczone i Izrael wraz z Polską tej konferencji na temat pokoju na Bliskim Wschodzie w zeszłym roku w lutym, pokój i bezpieczeństwo, że wtedy wychwalał nasze dobre stosunki z terrorystycznym reżimem irańskim. Także no, to stawia jakiś cień, jeśli chodzi o szczerość jego poparcia dla Donalda Trumpa i wysławiania go w tym krótkim speechu, któryśmy zaprezentowali, jako prawdziwego prawicowca. No nie dodał, że protestanckiego, no ale no tam, no już tam z tej prawdy to tyle nie musimy wymagać. Nie wiem, czy słyszałeś, Andrzeju, o tym, bo to z ostatniej chwili, no właśnie. Także... Nie słyszałem o tym, ale szczerze mówiąc, mnie to nie bardzo mnie to dziwi. Ja niestety dostrzegam taki rys w tych takich katolickich, takich bardzo mocno katolickich politykach, że oni mają pewien problem w tym, jak postrzegać Stany Zjednoczone, a bardziej może nie Stany Zjednoczone, tylko jak postrzegać Izrael. Niestety religia katolicka ma takie niechlubne karty historii związane z Żydami. I no pewnie jest to jakiś głębszy problem, ale ja to tak widzę. No niestety ci politycy trochę krzywo widzą to, jak należy widzieć Izrael. Właśnie, dotknąłeś tego krzywego widzenia i ja powiedziałem, że mam takie dwa duże znaki zapytania. Pierwszy to, czy to jest poważna kandydatura, czy tylko rozgrywka finansowa księdza Tadeusza i być może profesora Piotrowskiego, może on tam chce coś sam ugrać za tam nie rozwijanie kampanii w pełnym wymiarze i nie atakowanie Dudy, tego nie wiem, ale jest drugi aspekt duchowy. Rzeczywiście pan profesor Piotrowski i ksiądz Tadeusz Rydzyk też często to robi, no powołują się na Pismo Święte, a wręcz na treści protestanckie. Tu na prezydenta protestanta z Kościoła Południowych Baptystów w Stanach Zjednoczonych, Donalda Trumpa, ksiądz Tadeusz lansuje filmy protestanckie praktycznie bardzo, bardzo często, chwała mu za to, a tu profesor Piotrowski, jak tam czytamy w Piśmie Świętym. Jak i to czytamy Pismo Święte w Piśmie jest Świętym. Jest dla nas wskazówką, no, też to jak jest... oceniać polityków. Tak, ale pomimo tej warstwy werbalnej, którą można by ocenić pozytywnie, ja chciałem wam przeczytać coś, co dzisiaj znalazłem akurat w trakcie rannego czytania Biblii. List do Efezjan, 4 rozdział, wersety od 17 do 19. Poproszę, może się tu znajdzie jakiś slajd. O, jest. Apostoł Paweł mówi, tu wręcz nawet zaklina jeszcze chrześcijan w Efezie. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie. No tu ten wątek chrześcijański zostawimy. Chciałem, żebyście zobaczyli, co apostoł Paweł pisze o myśleniu człowieka, który nie zna Chrystusa, bo tak definiuje się poganina w Biblii. Jak wygląda jego myślenie, jak jego umysł wygląda. Żebyście nie postępowali więcej jak poganie postępują w próżności umysłu swego.
I jeszcze raz zobaczcie dalej. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. I tu dalej skutki są tego. Mając umysł przytępiony, ci, którzy nie znają Jezusa, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Nie? No naprawdę mógłbym kazanie powiedzieć na ten temat, może kiedyś to zrobię. Na razie tylko krótko zobaczcie sobie tekst grecki, on jeszcze ciężej. Zwykle polskie tłumaczenie, nawet to co podajemy, czyli Biblia Brytyjska, ono zwykle troszeczkę lżej przedstawia. Tu w tekście greckim mamy takie jeszcze ostrzejsze, takie pustota myśli. Pustota umysłu, nie? Werset 17, nie? Później ta ignorancja, niewiedza, ale oni ją wybrali. Oni ją wybrali, ponieważ nie chcieli pójść za prawdą. Stali się, można powiedzieć, nieczułymi na głos prawdy. I później jest rozpasanie, niemoralność i tak dalej, i tak dalej. Także sprawdźcie sobie w tekście greckim, przeczytajcie jeszcze raz, to zobaczycie powagę sytuacji. Człowiek, który nie zna Chrystusa, a który się powołuje na Słowo Boże, nie? To ma umysł czczy, daleki od myślenia Bożego, no a będzie tak jak faryzeusz występował jako no niby tego biblijnego kierunku reprezentant, nie? Też profesor Piotrowski właśnie krytykując między innymi Andrzeja Dudę mówi, że to są tylko słowa, deklaracje, a on chce czynów, także on no, zdaje się, że chce prezentować taką nową jakość tutaj no tak, w ale polskiej... Trzy kadencje w Europarlamencie i powiedz, czym się zasłużył profesor Piotrowski? No my tutaj jako mieszkańcy województwa lubelskiego, no przede wszystkim znamy go z kampanii. W kampaniach się budzi, potem było, zasypia. Było go widać, ale... Także słowa, a czyny, profesorze Piotrowski. Tutaj jeszcze wracając do jego, no co go przekonało, tak jak deklaruje profesor Piotrowski do kandydowania w najbliższych wyborach, mówi, że wiele osób z tych środowisk konserwatywnych jest zawiedzionych obecną prezydenturą i tutaj wskazuje na słowa, które wypowiedział Andrzej Duda w wywiadzie wprost, który powiedział, że poważnie zastanowiłby się nad podpisaniem ustawy, która regulowałaby kwestie prawne między osobami niebędącymi małżeństwem. I rzeczywiście profesor Piotrowski tak komentuje, że nie wykluczam, że następnym krokiem urzędującego prezydenta będzie zgoda na adopcję dzieci przez związki jednopłciowe. Jeszcze o tym, kto i w jaki sposób popiera Andrzeja Dudę, powiemy w Idź pod prąd dogrywce. Już teraz was serdecznie zapraszam na ten program w imieniu redaktora Tymoteusza Chojeckiego. Już mamy artykuł na naszej stronie. Marian Kowalski, 2018 rok, prezydent Andrzej Duda to zdrajca, a dziś Marian Kowalski mówi, że nie ma lepszego kandydata. To mówił w sobotę 8 lutego w Warszawie, także ten wątek sobie zostawimy na godzinę 18. Jedynie tylko jeden komentarz. Andrzej powiedział słusznie, że pojawienie się tej kandydatury profesora Piotrowskiego no, wprowadza bardzo poważny strach w szeregach pisowców, kiedy sięgają po Mariana Kowalskiego, który jeszcze bardzo niedawno mówił takie rzeczy, to znaczy, że mają ciepło. To naprawdę, mam nadzieję, że też rozgrzeje tutaj media w Polsce. Ciekawe, czy podchwycą ten temat, możecie podawać dalej tą notkę. Ale jeszcze wracając do tego, czy sądzicie, czy Mirosław Piotrowski może zagrozić Andrzejowi Dudzie? Bo tutaj no, w tych wypowiedziach jasno jakby stawia się przeciwko niemu, że on jest właśnie tym prawdziwym konserwatystą katolikiem, a Andrzej Duda no, idzie w tą stronę lewicową. Andrzej Turczyn, jakie są twoje przewidywania? Moim zdaniem to targi będą, jeżeli pan Piotrowski będzie kontynuował swoją kampanię wyborczą, to targi będą szły mniej więcej w takim kierunku, że będą próbowali się przekonywać, że no może pan Duda jest rzeczywiście taki trochę bardziej liberalny czy lewicowy, ale jedyny ma szansę, że pan Piotrowski nie ma tej szansy, że pozostając w kampanii wyborczej będzie odbierał głosy temu kandydatowi tak zwanej prawicy
i że powiększał będzie szanse dla tych kandydatów, którzy są przez PiS nazywani jako nieprawicowi. Myślę, że w tym kierunku będą między nimi szły rozmowy, o ile rzeczywiście nie jest to tylko gra finansowa. A czy może zagrozić? No, kto wie, gdyby pana Piotrowskiego poparły jakieś takie no, poważne twarze z tego starego PiSu, na przykład Macierewicz może, przecież pan Piotrowski tam stawał w obronie pana profesora Szyszko, żona pana Szyszki postawiła, pana Szyszko postawiła bardzo poważne oskarżenia wobec niektórych PiSowców, że tak naprawdę zaszczuli jej męża. No więc w zależności od dynamiki rozwoju to różnie może być. Rzeczywiście pan Piotrowski może się, że tak powiem, wykazać, no ale tu by musiał chcieć, tak? Musiałby rzeczywiście zacząć prezentować taki konserwatywny pogląd, konserwatywne oblicze, którego w Polsce można powiedzieć poza naszym środowiskiem no nie ma, czyli wolny rynek, niskie podatki i wartości chrześcijańskie. No oczywiście dostęp do broni, no i gdyby poszedł w tym kierunku, no to by myślę, że i mógł powojować o wyborców tej partii, która wzdycha do różnych autorytarnych systemów, czyli do Konfederacji. Byłaby to bardzo ciekawa rzecz, tylko mówię, no zobaczymy, w krótkim czasie się przekonamy, czy są to tylko gry dla nas, maluczkich, czy rzeczywiście jest to poważny kandydat, który by chciał coś dać Polsce, a nie tylko, że tak powiem, dobrze żyć na przeróżnych dietach. No właśnie, tak jak pokazałem w tym krótkim fragmencie biblijnym, ludzie nieznający Boga kierują się swoimi pożądliwościami. Nie dość, że są głupi, czyli nie potrafią, mają przyćmiony umysł dokładnie, czy ociemnieni, nie? To tak jakby z klapami na oczy, to widzieliśmy, jak w sprawie Iranu wypowiadał się ten katolicki polityk, całkowicie głupio i nie przewidując właściwego rozwoju sytuacji. To jeszcze końcówka tego tekstu z Efezjan pokazuje, że ludzie, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, koniec końców będą podlegać swoim rządzom i to rozpasanym rządzom, nie? Czyli skończy się to no, wielkim łapownictwem i kompromitacją, tak jak dzisiejsza ekipa PiSu kończy. Wielkim łapownictwem, rozdawnictwem pieniędzy. Tam nawet takie panie od Rajstop sobie za kilka, tam 10 000 zatrudniają jako sekretarki, szparki czy różne jakieś tam tego typu rzeczy. Także no tak będzie wyglądać każda kolejna katolicka, rozumiana tylko jako deklaracje słowne, bez życia Bożego w sercu i umyśle, ekipa. Czyli wręcz można powiedzieć, dla sprawy Bożej taka ekipa może być niebezpieczniejsza, bo ona będzie na sztandarach miała dokładnie te same hasła, co są w Biblii, te same hasła, które my tu w telewizji Idź Pod Prąd mówimy, ale kiedy dorwą się do koryta, to zaprzeczą tym wszystkim ideom, tak jak PiS nazywany jest dzisiaj nie dobrą zmianą, tylko podłą zmianą i hashtag wypad, czyli tyle z tych wszystkich kłamliwych obietnic. Jako dobra nowina w tym wszystkim to jest, że presja telewizji Idź Pod Prąd widać, że jest ogromna, bo kandydat księdza Rydzyka musi mówić o Piśmie Świętym, nie opowiada już andronów, wiecie, o nauce Kościoła, ani o papieżu Franciszku. To już się skończyło. Już teraz muszą mówić, jak w Piśmie Świętym jest. I to nawet Andrzej Duda. To jest nasz wielki sukces. Chwała Bogu, nie? Poparcie Trumpa jako prawicowego, prawdziwie prawicowego polityka. Jeszcze nie mówią, że protestant, ale mam nadzieję, że kiedyś to dotrze. Na śniadaniu modlitewnym u protestantów, o tym mówiliście, tak, w piątek. Właśnie chciałam nawiązać do tej wolności religijnej. Tutaj czeka nas ta konferencja razem z Amerykanami w lipcu w Polsce o wolności religijnej.
I czy myślicie, czy właśnie ten katolicki kandydat, on tego nie ukrywa, profesor Mirosław Piotrowski, będzie za wolnością religijną? I do tego drugie pytanie, jak właściwie możemy rozpoznać dobrego kandydata? Mamy 3 miesiące do wyborów, tutaj kandydują na razie z tego, co nam wiadomo, Andrzej Duda, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Małgorzata Kidawa-Błońska, Robert Biedroń, Krzysztof Bosak i profesor Mirosław Piotrowski. Czym Polacy powinni się kierować właśnie przy wyborze tego kandydata 10 maja? Mecenas Andrzej Turczyn. Moim zdaniem to my mamy bardzo poważny problem jako wyborcy, żeby dokonywać prawidłowych wyborów, dlatego że cały system, ten partyjny, oligarchiczny system wyborczy jest skonstruowany w taki sposób, że kandydatów musimy oceniać po tym, co mówią. Nie ma, ten system cały nie uniemożliwia pojawienie się kandydatów, którzy nie tylko słodko pierdzą, ale też swoimi czynami, dotychczasowym życiem pokazują, czy są odpowiednimi kandydatami. Oczywiście możemy każdemu kandydatowi się przyjrzeć. Na przykład jest pan Bosak, który tam do 30 któregoś roku życia na utrzymaniu mamy, pierwsza praca, Sejm. No oczywiście to są okoliczności, które należy brać pod uwagę i te okoliczności, no moim zdaniem, dyskwalifikują tego kandydata, ale no niestety mamy tak ułożony system wyborczy, który zmusza nas do tego, żebyśmy oceniali tych ludzi po słowach. No to jest pewien kłopot, przynajmniej dla mnie, dlatego że, no, jak to pan Piotrowski mówi, to są tylko słowa, 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 słowa. No a słowa mają taką charakterystyczną cechę, że mogą być słowami nieprawdziwymi i niestety my jesteśmy też i do tego przyzwyczajeni albo zostaliśmy wytresowani do tego, żeby nie zważać specjalnie na to, że kandydaci opowiadają różne bzdury w okresie kampanii wyborczej, czy okazuje się później, że bzdury, no bo w czasie kampanii wyborczej ma to wyglądać jako coś fajnego, ciekawego, wiarygodnego. Później się okazuje, że to bzdury. Na przykład pan Duda opowiadał bzdury w swojej kampanii wyborczej, że będzie wyższa kwota wolna od podatku, że będzie ujawniony aneks do raportu w sprawie likwidacji WSI. To się okazały bzdury, choć fajnie brzmiały. No więc moim zdaniem, no tak będziemy musieli oceniać po słowach. Trochę będziemy mogli sobie patrzeć w życiorysy tych ludzi. Niestety dziennikarstwo w Polsce jest takie, jakie jest i też jest kłopot w tym, żeby grzebać w tych życiorysach, bo przecież to jest też jeden z elementów potrzebny do tej oceny. Czy rzeczywiście jesteśmy skazani tylko na słowa w ocenie kandydatów? Ze względu na brak mediów, bo ja tam nie mówię, że to oni są, jacy są. To nie są dziennikarze, to są funkcjonariusze służb przeróżnych, tajemnych, albo partyjni funkcjonariusze. Tam dzisiaj praktycznie na przykład rozmawiają z chińskim ambasadorem. Dokładnie tak, a wcześniej rozmawiali z kacapami, wiesz, no, uznając okupację Krymu, ci sami ludzie. Także to nie są żadni dziennikarze, to są ludzie, którzy oszukują ludzi w ramach udawania tej profesji, nie? Ja ich nazywam cichodajkami, no wolałbym, żeby bardziej otwarcie już uprawiali te swoje profesje, ale a propos towarzysza narodnika Bosaka, no nie wiem, czy najnowsze znasz, tu zmiana życiowa nastąpiła w życiu towarzysza Bosaka. No z utrzymania mamy, może przejdzie teraz na utrzymanie żony. No. Która jest prawniczką. Także ona jakieś tam chyba kasę zarabia, no jest tak jak ty prawnikiem, no to dobry zawód w sumie, także widzisz, jaki jest kombinator niezły. Życzę panu Bosakowi, życzę jak najwięcej powodzenia, ale niestety nie przekonuje mnie ten fakt do tego, żeby być jego wyborcą. No niestety. Nie udało się zdobyć 38 lat. Na w zasadzie bez historii, że tak powiem, zawodowej, no to jest dla mnie jakiś problem, nie? Nie wiem co, jaki, ale to jest dla mnie problem. No, są dwie możliwości. Albo to jest kompletny nieudacznik, nie? I jest, tak jak mówimy tu przysłowiowo, był na garnuszku mamusi, albo ma jakieś dziwne źródła finansowania. Być może niekoniecznie Polakom podobające się, no bo powietrzem nie żyje, nie?
no to z czegoś musiał żyć. Nie? No to skoro... Ktoś go utrzymuje, tylko pytanie, kto za tę wydmuszkę płaci? No to to jest pytanie dla konfederatów. Odnośnie finansów, no tutaj nasze finanse telewizji Idź Pod Prąd są jawne. My się utrzymujemy z waszych datków idźpodprąd.pl/wsparcie. Dziękujemy wam za codzienne wsparcie i tutaj tak jak mówiliśmy, w zeszłym roku 1000 gitar co miesiąc nam graj i w tym roku w styczniu również się udało, także zachęcamy was, żebyście pomogli nam również w lutym. Ale funkcjonować, nasze... ale wrócę do tych, jak rozpoznać dobrego kandydata. Absolutnie zgadzam się z tym, co powiedział Andrzej, że trzeba prześwietlić życiorys człowieka, jego dokonania zawodowe, jego wierność ideałom, jego wierność ludziom tam różnym, z którymi współpracował i tak dalej, i tak dalej. Tu jakąś pomocą znowu oczywiście jest Biblia, bo jak się wybiera przywódców Kościoła, nie? Biskupów Kościoła, jak się wybiera według Biblii, to nie, że tam Duch Święty natchnie, paru dziadów się tam zbierze i będzie głosować większością głosów i powiedzą, że to Duch Święty wybrał. Nie. W Biblii prześwietla się życiorys. Teraz właśnie Gazeta Wyborcza prześwietla jednego katolickiego biskupa. Już wiemy, że spieprzył. Po tym, jak tylko się dowiedział, że już wiedzą, to spieprzył. No i ciekawe, co zrobi arcybiskup Jędraszewski. Czemu teraz, dopiero nie? Teraz się o tym dowiadujemy. Uduchowiony życiorys on miał. Uduchowiony. Uduchowiony, bo Bóg za pomocą pedofilii, on tak twierdzi, uczył go czułości. Uczył go czułości. No i to, nie no, obrzydliwość, to żygać mi się chce nie tylko na to, co zrobił Marian Kowalski w sobotę, ale na to, co słyszę praktycznie każdego dnia o Kościele katolickim. To się po prostu chce żygać, że oni z imieniem Boga na ustach robią takie. No i tu Marian by kiedyś powiedział, ale to sobie darujmy. My wróćmy do tych cech. W Biblii jak się wybiera człowieka na przywódcę Kościoła, to się sprawdza jego życiorys bardzo dokładnie. I to wszyscy ludzie, nie tylko jakaś tam rada, wiecie, starców i tak dalej, i nie wiadomo kto i tak dalej. Wszyscy ludzie mają grzebać w życiorysie tego człowieka. I on ma przejść to grzebanie. Jak przejdzie to grzebanie, to dopiero wtedy można myśleć o powierzeniu mu takiej odpowiedzialności, nie? Także rola prezydenta jest dużo prostsza, jest no, niższa w hierarchii zawodów od roli przywódcy Kościoła, ale mimo wszystko, przynajmniej w jakiejś części te cechy, które są do chrześcijańskich biskupów, przywódców Kościoła zastosowane, możecie sobie zobaczyć. List do Tytusa, pierwszy rozdział, albo pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział tam od początku. Wszystkie te cechy, jak trzeba przebadać, przewiercić, przenicować, czyli na drugą stronę odwrócić, czyli zobaczyć od początku życiorys kandydata. Życiorys kandydata, co on robił, jakie owoce wydało jego życie w rodzinne, zawodowe, naukowe, takie, śmakie i owakie. I dopiero wtedy można podejmować rozsądną decyzję, dopiero wtedy można zacząć rozmawiać o jego słowach. Czy jego życie potwierdziło jego słowa? Jeśli nie, to nie ma o czym gadać. Bo on te słowa wyrzuci w momencie elekcji, znaczy wygrania wyborów, tak jak Duda. Odrzucił wszystkie swoje obietnice praktycznie. To Andrzej tylko kilka podał, a to całe listy są w internecie. Tutaj... Jak Duda kłamał w kampanii. Tutaj teraz nawet już nie ma pomysłu, o czym kłamać. Siedzi cicho. Teraz mówi o infrastrukturze. Teraz takie bzdury opowiada, że tu infrastruktura, Polskę będą budować, mówi o zrównoważonym rozwoju. No się całkowicie się w taką lewicową stoczył, lewicowość, że naprawdę będą pisowcy mieli problem ze słuchaniem tego. Tu odnośnie środowiska PiS po tych kontrowersyjnych wypowiedziach dla Wprost rzuciło się kilka komentarzy. Rzecznik rządu Piotr Miller: nie ma mowy o żadnej ustawie o związkach partnerskich. Chciałbym to wyraźnie podkreślić. Taka ustawa przez rząd nie będzie przyjmowana przez większość parlamentarną również. Jacek Sasin dodaje: nie ma takiej ustawy i dopóki Prawo i Sprawiedliwość ma większość w parlamencie, takiej ustawy nie będzie. Więc pan prezydent nie będzie miał
miał takiego dylematu i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jeśli mówimy o projektach, które do tej pory w przestrzeni publicznej się pojawiały i które miały na celu przede wszystkim afirmację związków jednopłciowych, to nie zagłosowałbym za takim projektem. Czy według was szykuje się jakiś podział w PiS-ie? Może część PiS-owców właśnie nie poprze Andrzeja Dudy w tych wyborach, tylko przekieruje swoje głosy na przykład na profesora Piotrowskiego, może Krzysztofa Bosaka. Jak myślicie? Andrzej Turczyn. Krzysztofa Bosaka to pewnie nie poprą, ale mówię, gdyby była taka sytuacja, że pan Piotrowski okaże się kandydatem takim rzeczywiście poważnym, nie tylko poważnym w znaczeniu takim, że rzeczywiście zdecydował się kandydować w wyborach, a nie tylko podjąć grę ze środowiskiem PiS, i gdyby w PiS-ie znaleźli się odważni ludzie, którzy zdecydowaliby się poprzeć tego człowieka, oczywiście przy tym założeniu, że on by rzeczywiście zaprezentował jakieś takie konserwatywne poglądy, przynajmniej w tej sferze werbalnej, to rzeczywiście w PiS mogłoby zacząć coś tam trzeszczeć, bo to jest oczywiste, że jest to partia niejednolita, czy tam środowisko niejednolite, oni się tam żrą, wydzierają sobie te kawały Rzeczpospolitej na różne metody i mogłoby zacząć trzeszczeć, mogłyby zacząć wychodzić na jaw różne rzeczy, które dla wyborców byłyby ciekawe. Ja życzę tego Polsce, żeby tak było, żebyśmy zobaczyli, jak na skutek tych tarć wewnętrznych wygląda ta rzeczywistość faktyczna, czyli to pod spodem, jak to wygląda, to będzie dla nas dobre, bo się dowiemy, jakimi metodami, jakimi mechanizmami posługują się ci złotouści, zbawcy z nas za nasze pieniądze. Z nas za nasze pieniądze. Tu jeśli chodzi o tej deklaracji na temat środowiska LGBT Dudy, to przypominam, że ja ostrzegałem zaraz po jego wyborze. Oczywiście najpierw nie wiedziałem jeszcze, przecież głosowałem też na niego, piękne obietnice wyborcze, tak niby sukcesja po Lechu Kaczyńskim, chociaż już wiedzieliśmy, że on zdradził Lecha Kaczyńskiego, wydając klucze, zdradził też Polskę, wydając klucze do kancelarii Lecha Kaczyńskiego, kiedy 10 lat i dzisiaj jest kiedy jeszcze nie było aktu zgonu, a tylko potwierdzony akt zgonu mógł uprawnić Dudę do wydania huncie, która przejmowała wtedy władzę, kluczy do kancelarii prezydenta. Także to wykazał na przesłuchaniu minister Macierewicz, a Duda tylko powiedział, zachowałem się jak się zachowałem. Czyli na zdradę praktycznie stanu on odpowiada, zachowałem się jak się zachowałem. To jest kpina normalnie. Ale Macierewicz nic nie zrobił z tym. To też jest kolejna kpina. Bo tu powinny być wnioski do, Trybunał Stanu, czy coś powinien się... Zobaczcie, jak to wszystko jest topione. Te wszystkie afery są topione. Naprawdę, te prawdziwe afery, bo tam jakiś Jasiczek gdzieś ukradnie trochę z jakiejś spółki Skarbu Państwa, to jeszcze go tam jakieś CBA czy ABW za dupę weźmie. Ale prawdziwa zdrada jest w ogóle nieruszana. Nie? Ale, już pomijając to, jedna z pierwszych decyzji takich spektakularnych, medialnych prezydenta Dudy to było podarowanie nart swoich na aukcję towarzysza Owsiaka. Ja wtedy grzmiałem tam jeszcze w innej telewizji i mówiłem, to jest dowód, że to jest cieplutki człowiek. To jest cieplutki człowiek i on absolutnie nie jest żadnym konserwatystą. A zaraz potem była podróż do Chin. Czyli to jest człowiek, który nie zagraża komunistom w Polsce. Do widzenia, nie mam już żadnych oczekiwań. Ciekawe, co zrobią PiS-owcy, ale pytanie do was, co wy zrobicie 10 maja? Czy profesor Mirosław Piotrowski może liczyć na wasz głos? Andrzej Turczyn. Pan profesor Piotrowski póki co nie może liczyć na mój głos, póki mi nie odpowie tego, co myśli na temat dostępu do broni palnej, bo to jest dla mnie jedna z istotniejszych rzeczy, bo ona pokazuje, co ten człowiek o mnie myśli. Jeżeli będzie mi opowiadał bajki, że ja to jestem jak ten cały towarzysz Kaczyński, że jestem nieodpowiedzialny, że na weselu bym tu się pozabijał i w ogóle strzelać zaczął do sąsiadów, to będzie dla mnie to oczywiste, że on jest takim samym złotoustym wieszczem, co opowiada bzdury i nie warto się nim interesować.
Jeśli mi powie na temat dostępu do broni palnej, że broń palna to jest naturalne prawo każdego człowieka, należne mu z urodzenia, należne mu z faktu tego, że jest człowiekiem, a rolą państwa jest tylko ewentualnie odebrać człowiekowi to prawo, kiedy jest wielkie prawdopodobieństwo, że on z niego skorzysta w sposób, który zagrozi innemu człowiekowi, a to będę się wtedy zastanawiał nad tym, czy w ogóle można się zastanawiać nad tym kandydatem. Dla mnie osobiście to jest kryterium, którym bym się chciał posłużyć. Dziękujemy bardzo. Pastor Paweł Chojecki, ty znasz profesora Piotrowskiego też osobiście, także... Profesora Piotrowskiego to raczej tylko spotykałem na jakichś uroczystościach księdza Tadeusza Rydzyka, a to znam osobiście i znam jego myślenie, przynajmniej kiedy zaczynał, kiedy w jego głowie rodził się projekt tego imperium medialnego. Wtedy miałem okazję długo z nim rozmawiać i ta rozmowa była dla mnie bardzo budująca. To nie jest mój kandydat. Ja go zgłosiłem pierwszy, tak sobie pozwolę na dworowanie. To jest kandydat ze środowiska księdza Tadeusza, także księdzu Tadeuszowi ustępuje tu pierwszeństwa. Nie? Niech go poprze najpierw ksiądz Tadeusz, potęgą swojej armii, potęgą swojego imperium. Niech rzuci do walki zastępy Radia Maryja. Wtedy pogadamy. Ja tylko przypomnę, że rok temu media mówiły o tym, jak ruch 11 listopada zaproponował właśnie profesorowi Piotrowskiemu wspólny start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Także widać, no, że taki może na razie egzotyczny sojusz jest dla wielu niewygodny. Nawet sama myśl o tym. W warstwie werbalnej mówimy o tym samym. W wielu aspektach, nie? Tylko my mamy pewien problem co do prawdziwych intencji. Czy ci ludzie, którzy mówią, że prawdziwa prawica to Donald Trump i wzór amerykańskich konserwatystów podają, czy są przynajmniej w 10% duchowo gotowi zrealizować to dziedzictwo w Polsce? To jest dla mnie pytanie otwarte, nie? Na które na razie no, raczej mam negatywne odpowiedzi. To pytanie pozostaje otwarte. My oczywiście będziemy śledzić, też czekamy na wasze głosy. Być może znacie jeszcze inne poprzednie wypowiedzi profesora Piotrowskiego. Przesyłajcie je do nas kontakt@icpodprat.pl. Mogę jeszcze słowo? Proszę bardzo. Bo Andrzej tu powiedział o tych kłamstwach Dudy na temat obniżenia podatków poprzez podwyższenie kwoty wolnej od podatków, bo to właśnie dla najbiedniejszych Polaków byłaby prosta droga do związania końca z końcem, bo to nie powiem przecież do wzbogacenia się, no bo to jest, Polacy żyją na granicy ubóstwa, można powiedzieć, wielkiej swojej masie i te wszystkie programy socjalne już zostały skonsumowane przez podwyżki, przez inflację i tak dalej. Ostatnio nawet taki jeden knur tamtejszy, pies go tam trącał, ale się nawet cieszył, że jest inflacja, bo to więcej pieniędzy do budżetu im trafi, nie? Czyli do banda złodziei, nie? Kreują inflację po to, żeby nas okradać, bo przecież inflacja to jest ukryty podatek, nawet nie bardzo ukryty, tylko ludzie nie zdają sobie sprawy, że go płacą, także to jest bardzo poważny problem i tu Kościół katolicki dzisiaj jest już kościołem komunistycznym. Chciałem odwołać się do wypowiedzi papieża Franciszka. Że zanim przejdziemy do podatków, tutaj mam informację z reżyserki, że mamy już sondę z piątkowej projekcji filmu Katyń, ostatni świadek w reżyserii Piotra Szkopiaka. Także teraz puścimy wam ten materiał, wrócimy po przerwie do podatków, a z tobą, Andrzeju, już się żegnamy. Dziękuję ci serdecznie za udział. Był z nami mecenas Andrzej Turczyn. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Wrażenia no, niesamowite, po prostu prawda i tylko prawda. I aż się nie chce wierzyć, że takie były czasy i że dopiero teraz to wszystko wychodzi na wierzch. No, całkiem było inaczej mówione przez tyle lat. Bardzo był pouczający, pokazywał prawdziwą, całą prawdę, jak to wszystko wyglądało i to, że Wielka Brytania chciała to wszystko zatuszować razem z USA, a prawda była zupełnie inna.
Świetnie film zrobiony. Uważam, że tu fajny był pomysł, żeby Anglikom pokazać, że oni nie są czyści, że to wszystko zostało ukartowane, tylko najbardziej to mnie przeraża to, że to wszystko trwa, bo tak jak nas oddano jak worek kartofli w Jałcie Stalinowi, bo nas nie wziął Stalin, nas oddano. Tak samo teraz Kurdów, którzy walczyli razem z Amerykanami, ręka w rękę oddano Rosjanom, tak samo jak nas, to wszystko trwa. Dziękuję. A film świetny. Pierwszy raz mogłem skorzystać tutaj z Państwa oferty, także ogólnie rzecz biorąc jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego filmu. Interesuję się, tak jak mówiłem wcześniej, historią, naukami politycznymi, także wydaje mi się, że jest to bardzo kolejny ciekawy film, który pokazuje problematykę Katynia. No i równocześnie postrzeganie w świecie, w Europie, czy nawet szerzej można powiedzieć w świecie, gdyż no, uważam dalej ten temat, pomimo już tam blisko ilu 80 czy więcej lat od wydarzeń, które miały miejsce, no ta tematyka jest mało znana. Nie wiem, na ile młodzieży współczesnej polskiej, na ile to funkcjonuje w ramach programu na przykład nauki historii, ale jestem przekonany, że nawet gdzieś tam rozmawiając, bo rodzeństwo mam za granicą, gdzieś tam z jakimiś ich znajomymi, no, wiedza jest niewielka, najdelikatniej mówiąc. Także dziękuję za możliwość wzięcia udziału w takim seansie. Dziękujemy bardzo za ten materiał. Rzeczywiście to był niesamowity wieczór piątkowy w Lublinie, także jeśli chcecie zorganizować projekcję filmu Katyń, ostatni świadek, piszcie do nas, pomożemy Wam zorganizować tę projekcję. Mamy kontakt z dystrybutorem Kinoświat. Niestety to nie jest tania sprawa, to tylko ostrzegam, nie? Że ten film ma dalej różne obwarowania, żeby Polacy go nie obejrzeli masowo, ale też i no, niestety ludzie tak się nie garną do prawdy. To jest taka moja myśl. Tak jak powiedziałem, no, nawet i 150 osób by się zmieściło. Darmowa projekcja, dość droga, jeśli chodzi o koszty zorganizowania. No, a było tam, zdaje się, około 40 osób, nie? To jest dla mnie pewien niedosyt, nie? Że Polacy, myślę, że jeszcze wielu Lublinian nie widziało tego filmu, a mimo wszystko, no, jakoś sobie lekceważą poważne sprawy. Zajmują się głupotami, bo jakbyśmy zrobili taniec na róże z udziałem na przykład Krzysztofa Bosaka, czy nam na łyżwach, nie wiem, gdzie on tam, jaki on był taniec. Taniec z gwiazdami. O, zdaje się. Taniec z gwiazdami, to byśmy tam drzwiami i oknami się pozabijali w kolejce, nie? A na poważne wydarzenie, na poważną refleksję, no to chętnych wielu nie ma, ale dziękuję tym, co przybyli, dziękuję tym też, którzy wypowiedzieli się w tej sądzie, bo widać było, że to jest elita Lublina. Rzeczywiście ludzie byli poruszeni. Wielu z tych osób, które przyszły, nie byli do widzowie Idź Pod Prąd, tylko gdzieś tam pocztą pantoflową to dotarło, a my Wam przypominamy o akcji. Hashtag Katyń ostatni świadek w TVP. Na 80. rocznicę zbrodni katyńskiej już teraz możecie pisać takie tweety na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie i mam nadzieję, że tak jak z filmem Wyklętym uda nam się zrobić taką presję społeczną, żeby jednak telewizja publiczna puściła ten wspaniały film. A propos tańców na róże, żeby nie było, że tu pokazujemy tylko narodnika tańczącego w ten sposób, no to jeszcze przypomnę, towarzysz Tułajew, to jest taki pisowski taki chłopiec, polityk, nie? Który ładnie wygląda i też w jakimś takim tańcu wystąpił. Pamiętasz ty w jakim? Niestety nie śledziłam. Ja tylko, no to się tobie nie dziwię, ja tylko byliśmy zbulwersowani w klubie Gazety Polskiej w Lublinie w 2010 roku, bo to zdaje się na jesień 2010 roku, kiedy my robiliśmy miesięcznicę, kiedy my chodziliśmy, miałem też w oknie wywieszoną flagę z Kirem, to ten pisowski polityczek tańczył na jakiejś róże w jakimś telewizyjnym show. Tyle w temacie. Ideowości pisowców. Możecie sobie przy okazji prześwietlić życiorys pana Tułajewa. Ile razy pracował, jaką ma karierę zawodową, zanim poszedł do polityki, gdzie pracował. Aż cię dzisiaj się dowcipy trzymają. Przechodzimy do podatków. Obiecaliśmy wam poruszyć tę sprawę. Wszystko no, zaczęło się to, żeby od wpisu. Te knury miały co żreć, no to właśnie trzeba podnosić podatki.
Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta napisał na Twitterze: typowa lewacka mentalność, ludzie nie chcą przejść na weganizm, dowalić podatek od mięsa, pomijam fakt, że cała ta akcja wygląda poza ideologią na bardzo poważną operację lobbingową. I tutaj no, Sebastian Kaleta staje przeciwko temu podatkowi na mięso, który między innymi Unia Europejska chce wprowadzić. Mówiliśmy kilka dni temu o tym cały program. Internauci od razu mu odpowiadają: a jak pan zapatruje się na opłatę za cukier i substancję słodzącą w napojach oraz opłatę za sprzedaż tak zwanych małpek? Aha, i oczywiście podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy. Wszystkie zaproponowane przez pańską partię. I Sebastian Kaleta odpowiada, że mięso to nieużywka. A odpowiadają mu internauci: a Coca-Cola już tak. Dlaczego? Dlaczego teraz tak? Unia Europejska czepia się mięsa, PiS czepia się cukru. Widać, dlaczego? No to właśnie mówiłem o tym fundamencie duchowym. List do Efezjan 4:17-19. Możemy jeszcze raz poprosić ten werset. Przeczytajcie sobie, drodzy widzowie, to zobaczycie. To są ludzie duchowo ślepi. To są obłudnicy, którzy dla poklasku, bo jeszcze do tego podatku od mięsa jest pewnie daleko, no to oni udają, że oni walczą z Unią Europejską, walczą z komunistami, walczą z globalistami, walczą z lewakami i tak dalej. Ale kiedy u siebie mają okazję ukraść trochę grosza z kieszeni podatnika, to podatek od cukru wprowadzili. No czym się różni mięso od cukru? Towarzyszu Kaleta, no prosimy. Wyjaśnij tu swoją mądrość, objaw tę krynicę mądrości tej swojej tępej łepetyny. Ja mam taką i niestety refleksję. Obłudnej. Dlaczego właśnie to państwo, czy tutaj Unia Europejska, bierze się za kontrolowanie spożycia mięsa czy cukru? Że oni rzekomo, żeby no, obywatele byli zdrowsi. Tak, traktują dlaczego ludzi jak bydło. Za zarówno pisowcy, którzy wprowadzają podatek od cukru, jak i ich zieloni, czy globalni odpowiednicy w Parlamencie Europejskim grzebiący przy podatku od mięsa. Dla mnie to są jedni i drudzy szkodnicy, którzy ciebie i mnie traktują jak głupie bydło, a nie jak stworzenie na obraz i podobieństwo Boga. Myślę, że ten przykład może pokazać wielu wyborcom Prawa i Sprawiedliwości właśnie tą hipokryzję, tak? Tutaj jeden z pisowców krytykuje podatek na mięso, ale podatek na cukier i napoje słodzące działa dokładnie w ten sam sposób i to robi właśnie partia Prawo i Sprawiedliwość. Bezprawie. Bezprawie i sprawiedliwość. I niesprawiedliwość. Ciekawe też, że papież Franciszek wypowiada się na temat większych podatków. Papież Franciszek powiedział niedawno, że bogaci powinni płacić więcej podatków. Stwierdził, że nie może być tak, że coraz więcej ludzi żyje w biedzie, a bogactwo niewielkiej grupy się powiększa. Mówi również o zrównoważonym rozwoju, sprawiedliwości społecznej, mówi o grzechach. Struktury grzechu to dzisiaj m.in. ulgi podatkowe dla najbogatszych, raje podatkowe. No to tak jak Morawiecki, towarzysz. Ale jak to jest właśnie z perspektywy Biblii? No, czy to bogatsi powinni więcej płacić podatków? Cały numer miesięcznika Idź Pod Prąd poświęcimy. On już jest przygotowany, już jest w ostatniej fazie przygotowania do druku, także myślę, że niebawem będę mógł, może jutro już pokazać wam okładkę. Wydaje się, że jak taka książka, ponad 100 stron. 112 stron będzie liczył i to będzie taka monografia, oprócz oczywiście tematów i rubryk bieżących, które tam mamy, kreacjonistyczna, dla dzieci i różne tego typu rzeczy, felietony też, nowy felieton z niemieckiej działki się też pojawi. To będzie taka monografia poświęcona właśnie śmiertelnemu wpływowi socjalizmu na wszystkie dziedziny życia, na przede wszystkim na myślenie ludzi. Tu wielkie podziękowania dla John Birch Society, czyli najstarszej organizacji antykomunistycznej w świecie. Byliśmy na 60. obchodach tej organizacji w Stanach Zjednoczonych.
bo oni nas właśnie do tego zainspirowali, najpierw u siebie, wypuszczając taki numer poświęcony socjalizmowi. Ich periodyk nazywa się New American, stąd spora część tych artykułów. To będą też tłumaczenia z tego właśnie numeru o socjalizmie, New American. Ale też twój artykuł, czy chrześcijanin może być socjalistą? Dlatego mówię, nie odpowiem szeroko, bo i w takiej serii wykładów o komunizmie można sobie nawet zamówić płytę, jak ktoś chce, bo to YouTube, to wiecie, dziś jesteśmy, jutro mogą skasować. Komunistów z kościołów w języku polskim i z angielskimi napisami. Także o tym mówiłem dość dużo i można to sobie znaleźć także w internecie. Powiem krótko. Bóg pobierał podatek proporcjonalny od człowieka, czyli tak zwaną dziesięcinę. Nie? Ona znana jest jeszcze sprzed, mówi się, że to jest ze Starego Testamentu w rozumieniu z prawa mojżeszowego. To nieprawda, bo już Abraham znał dziesięcinę, złożył dziesięcinę. O tym czytamy w liście do Hebrajczyków w 7 rozdziale. Możecie sobie to zobaczyć. Także jest to, można powiedzieć, taka od samego początku stworzenia ludzkości praktyka, która pokazuje co? Bóg dał mi błogosławieństwo. Bóg dał mi jej siłę, talent, okoliczności, odpowiednio ustawił, że ja zdobyłem to bogactwo, zrealizowałem to przedsięwzięcie gospodarcze, czy rolnicze, czy hodowlane, nie? No bo to wtedy głównie towary były przedmiotem obrotu, niekoniecznie pieniądze. I ja z tego błogosławieństwa, które dostałem od Boga, no to proporcjonalnie do tego błogosławieństwa daje część, tu dziesiątą część Bogu, nie? I teraz dzisiaj chyba taki odcinek popełniłem, pomyśl dziś. Na Facebooku, na Twitterze pastora Chojeckiego chyba koronawirus, a bałwochwalstwo. No to dotyczy głównie tego koronawirusa i tego, co ludzie w związku z tym okazali, tu mówimy o Poznaniu, ale mówię o szerszym zjawisku, tak zwanej statolatrii, czyli ubóstwiania państwa. Czyli człowiek w miejsce Boga stawia państwo jako tego, który ma mu wszystko zapewnić, czyli dać błogosławieństwo, i tego, który ma załatwić te sprawy, z którymi on nie może, czy z jakiegoś powodu nie chce się zajmować. I podatek od wypracowanego dochodu, czyli podatek ten, który wszyscy płacimy od pracy, biznesmeni, ten od tego, co nam się udało, to jest typowe bałwochwalstwo, bo to Bogu, to Bóg daje błogosławieństwo, nie państwo. Czyli jakie podatki chrześcijanin powinien za zadać? To, co państwo daje, można tak w uproszczeniu powiedzieć, obywatele powinni państwu płacić tyle, ile się należy. Czyli sprawiedliwie. Nie? Czyli na przykład państwo strzeże granic. Nie? Koszty armii tyle i tyle miliardów. Dzielimy to na ilość dorosłych obywateli. Wychodzi tam, powiedzmy, po 10 zł miesięcznie na głowę. No to tyle powinien być podatek na armię. Policja, nie? I sądy. Powiedzmy, niech to kosztuje, no ile? 5 zł. No to dokładamy, jak się policzy, na osobę. No bo każdemu, granice broni dla każdego, dla ciebie, dla mnie, dla najbogatszego i dla najbiedniejszego, tak samo broni bogaci państwo. Bogaci i biedniejsi powinni płacić te dokładnie, same dokładnie, bo dostają taką samą usługę. No chyba, że przyjmiemy, że, i tu to jest sens, że na przykład bogaty koszt ochrony jego majątności kosztuje więcej, nie? To się wtedy mówi o tym podatku od nieruchomości, nie? No to jak na strzeżenie jego nieruchomości, bo od życia, no to tyle samo, bo życie każdego tyle samo warte, rozumiecie, nie? Ale od tych nieruchomości, że tam trzech policjantów, czy czterech i tak dalej, no więcej, no to niech będzie większy podatek właśnie od nieruchomości ze względu na koszty ochrony i tyle. Ze względu na koszty ochrony, czyli jest jak w sklepie, nie? Jest towar, państwo daje towar, na przykład państwo buduje drogi, nie? No dobra. I tu jest do wyboru. Albo od kierowców, no to niech by był tam ten podatek, albo od wszystkich, no bo wszyscy z tych dróg w mniej więcej jak bułkę kupisz, no to też ktoś ją przywiózł, nie? No to można
coś takiego. Mówię o takim rozumowaniu, dlaczego powinniśmy płacić podatki. Nie dlatego, że ktoś ma widzimiście. Zobaczcie, jeden z najmądrzejszych władców pod słońcem, Salomon, wielokrotnie mówił o podatkach. I co mówił? Zobaczcie. Oto Słowo Boże, nie? Król umacnia kraj prawem, a nie, jak PiS, bezprawiem. Kto ściąga wiele podatków, niszczy go. Zbyt duże podatki to jest niszczenie państwa i narodu. To jest niszczenie państwa i narodu. Zaraz przyjdziemy, ile są za duże, nie? No bo to jest jeszcze względne. Tu możemy następny pokazać. Im mniej rozumu ma prezydent, Duda, Komorowski, czy jakiś tam inny, czy papież Franciszek, im głupszy książę, tym okrutniejszym jest zdziercą. Lecz kto nienawidzi wymuszonych datków, długo żyć będzie. To możecie sobie zobaczyć, to najlepszy król Salomon właśnie takie rzeczy o podatkach pisze. Dużo, dużo więcej jest w Biblii na temat podatków. Dałem wam tylko taką zajawkę w tym artykule o socjalizmie, tam tego jest więcej. Także żądanie, by bogaci płacili większe podatki tylko dlatego, że mają więcej, jest żądaniem diabolicznym. Jest żądaniem komunistów. To wymyślili komuniści i socjaliści wcześniej. I dzisiaj Kościół katolicki jest kościołem socjalistycznym, czyli jest kościołem diabła także w sferze, można powiedzieć, gospodarki. Boże jest w sprawie zbawienia kościołem diabelskim, bo prowadzi ludzi do piekła. Że w sprawie praw moralnych jest kościołem diabelskim, bo prowadzi dzieci do burdeli. To już każdy katolik powinien dawno wiedzieć. Ale teraz papież Franciszek tym głosem Marksa i Engelsa i Lenina pokazuje dobitnie, że Kościół katolicki jest kościołem diabła. Tutaj mówimy o papieżu Franciszku, o Prawie i Sprawiedliwości, ale też ciekawy głos z Oscarów. Wczoraj odbyła się 92. gala Oscarów i tam również była mowa o Marksie. Mianowicie twórcy filmu American Factory, Julia Reichardt oraz Steven Bognar, przy odebraniu statuetki Oscara, no, powołali się na Marksa. Ludzie pracy... Oni są uczciwsi. Tu mamy cichodajki, a tu mamy zwykłe K. Ludzie pracy mają coraz trudniej. Wierzymy, że wszystko będzie lepsze, gdy robotnicy całego świata się zjednoczą. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. No to widzicie. Widać rzeczywiście podczas tej gali Oscarów, no, było kilka takich politycznych głosów. Brad Pitt, który również zdobył Oscara za rolę drugoplanową, powiedział, że mam tu tylko 45 sekund, to 45 sekund więcej niż Senat dał Johnowi Boltonowi w tym tygodniu. I powiedział, że był rozczarowany z decyzji, z tej całej procedury impeachmentu. Chodzi Donalda o to, że Trumpa. Bolton chciał zeznawać przeciwko Trumpowi, ale nie dostał takiej możliwości. No i ciekawy jeszcze głos Feniksa, Jacques Phoenix dostał Oscara za rolę w filmie Joker i on powiedział, że powinniśmy właśnie walczyć, żeby nie było takiego przekonania jak jeden naród, jedna rasa czy jedna płeć, jeden gatunek, który dominuje, kontroluje i wykorzystuje innych. I myślę, że niezależnie od tego, czy mówimy o płci i równości, czy o rasizmie, prawach osób homoseksualnych, prawach osób rdzennych, prawach zwierząt, mówimy o walce z niesprawiedliwością. Czyli widać, że jakby też w tym świecie kultury ten wątek komunistyczny ależ oczywiście przebija. Komunistyczni myśliciele, tacy jak Gramsci, Spinelli, to głównie w włoskim komunizmie ta myśl się rozwijała, później rozprzestrzeniła się na całą międzynarodówkę socjalistyczną, stwierdzili, że muszą, żeby zlikwidować wolność, czyli podbić chrześcijańskie państwa w komunistyczną niewolę, muszą od środka, bo nie uda się czołgami, potęgą państwa, bo komunizm nie jest w stanie sprostać gospodarce wolnorynkowej, trzeba rozmontować instytucje, które wychowują młode pokolenie,
które kształtują myślenie ludzi. Dlatego mówiliśmy o prostytutkach dziennikarskich, można by powiedzieć o autorytetach przeróżnych wśród profesorów i tak dalej, nie? A tu mówimy o autorytetach kościelnych i tu Kościół katolicki już na samym szczycie został przejęty przez komunistów, a że to jest instytucja hierarchiczna, no to teraz każdy musi być posłuszny papieżowi Franciszkowi i jemu i jego tym diabelskim kucypałom. Nie? Bo to jest instytucja hierarchiczna i jeśli papież naucza w ten sposób, że trzeba wprowadzić jeszcze większy podatek dla najbogatszych, żeby właśnie rozdawać tam najuboższym, tak notabene wystarczy spojrzeć, gdzie ci bogaci, gdzie ci najubożsi mają największe szanse na wzbogacenie się i godziwe życie. Czy w tych państwach, gdzie jest najwięcej socjalizmu, czy najmniej w gospodarce? I tu odpowiedź jest oczywista. Czym mniej socjalizmu, tym szybciej ludzie się bogacą i z biedy wchodzą do niższej klasy średniej, a potem idą w górę. A tam, gdzie jest socjalizm, z pokolenia w pokolenie jest bieda, nie? Czyli podwyższanie podatków dla najbogatszych niczego nie wyrówna, tylko stworzy jeszcze większą biedę w świecie i to Franciszek na pewno wie, ale urze, bo tak mu każą, nie? Bo Kościół katolicki został przejęty w sposób całkowity już dzisiaj przez komunizm i samego diabła, jak to pokazywałem wielokrotnie, na przykład w programach też Którędy do Nieba. Trzeba powiedzieć też, i to rozmawiamy mówialiśmy o tym John Birch Society z prezesem, z takim prezesem operacyjnym też i oni mówili, że rozpoczęła się praktycznie chyba ostatnia batalia mająca na celu przejęcie świata zachodniego, bo dałaś przykład, jak zostali przejęci aktorki i aktorzyny różne, czyli ten świat pseudokultury, nie? Świat cyrku i teatru został przejęty. Wszyscy mają podobne hasła przejęty. Na ustach, że musimy walczyć z niesprawiedliwością. A, będą tam prawa zwierząt, będą tam weganami, będą właśnie tam jakimiś tam kapitalistami, będą marksistami. No to towarzystwo zostało już przejęte chyba w latach 30. w dużej mierze nawet, czyli zobaczcie, jak te tradycje głęboko sięgają. Tam się wyrodziło paru, no między innymi Ronald Reagan, no to był aktorem, ale Clint Eastwood też przecież i ostro jedzie. Także jest część tego świata kultury, ze względu na to, że jest wolność, no to nie wszyscy muszą, że tak powiem, tak jak Państwowa Akademia Filmowa w Związku Sowieckim, nie, tylko sobie tam różne gdzieś się pojawiają inne możliwości, ale gro tych aktorzyn i tych pseudotwórców przeróżnych, no to są agenci komunistyczni albo pożyteczni idioci, albo utalentowani pożyteczni idioci. Ale zobaczcie, że ten sam przekaz płynie od tych komunistów wśród aktorów, który płynie teraz z Watykanu. A nasi przyjaciele z John Birch Society, mówiąc o rynku amerykańskim, mówi, że wiele protestanckich seminariów już zostało opanowanych przez komunistów. Widzieliśmy to na własne oczy, stąd ten mój cykl nauczań, jak wypędzić komunistów z kościoła, no to była reakcja na to, co widziałem w kościołach protestanckich już w Stanach Zjednoczonych, bo tam o katolicyzmie to szkoda gadać. Gorąco polecamy te nauczania pastora Pawła Chojeckiego. Jest to cykl czterech nauczań z angielskimi napisami w formie DVD. Możecie zamówić w naszym sklepie itspodprat.pl/sklep. Jeszcze na sam koniec pytanie do ciebie. Mamy informację z Rosji, że rosyjskie władze dodały kolejnych 200 nazwisk świadków Jehowy do listy terrorystów i ekstremistów. Wiąże się to z poważnymi takimi sankcjami finansowymi. Jak myślisz, jak to wydarzenie, to, co się dzieje dzisiaj w Rosji, my możemy zastosować w Polsce, no, jako taką przestrogę dla nas i dla polskich władz? W Polsce dzieje się to samo. W Polsce dzieje się to samo, tylko nie tak ostentacyjnie jak w Rosji. I oczywiście nie dotyczy to świadków Jehowy, co do których mi jest tak samo daleko jak do hierarchii katolickiej, bo choć są może uczciwsi moralnie, to jeśli chodzi o drogę zbawienia, to tak samo prowadzą ludzi do piekła jak Kościół rzymsko-katolicki, ale ja jestem za wolnością. Bo Bóg dał wolność pójścia do piekła. No to jest wolność wyboru każdej religii. Nawet jakby sobie ktoś satanizm chciał odprawiać, to jest jego
wolność, nie? I teraz nie tylko świadkom Jehowy, także baptystom i prze innym w komunistycznych Chinach, no to Falun Gong ma no, kompletne prześladowania, nie? Polowania na nich są i tak dalej. Także w Polsce mamy to samo, tylko na mniejszą skalę. Czyli ludzie w mózgach mają dokładnie tak samo zryte berety, ci, którzy komentują, bo na przykład jako Falun Gong, nawet było takie spotkanie dziennikarzy z obszaru Trójmorza i właśnie były prześladowania chińskie omawiane wobec tego ruchu czy drogi Falun Gong i co tłumaczka zaprezentowała? Sekta Falun Gong. No to jest właśnie to, co komuniści chcieli, żeby zostało powiedziane. No to zostało powiedziane, no. Później zostało to tam sprostowane, no ale co już w lód poszło, to poszło. Jeśli chodzi o nasz Kościół, no to chyba nie muszę pokazać, jak przeróżny motłoch, łącznie z telewizją rządową, próbuje nas przedstawić jako jakąś niebezpieczną sektę. Za to, że mówimy prawdę. No tutaj ciekawostka, nie? Że Stany Zjednoczone tak zdecydowały, że ta konferencja wolności religijnej odbędzie się właśnie w Polsce i w piątek redaktor Hanna Szeno pięknie to podsumowała, że no w Stanach, gdyby ktoś powiedział, że nie zaproszę cię do mojego programu telewizyjnego, bo ty jesteś katolikiem albo jesteś prawosławnym protestantem. Albo jesteś niekatolikiem. Albo jesteś niekatolikiem. Bo dokładnie w telewizji publicznej tak nam wprost przy ludziach powiedziano. Byłoby to nie do pomyślenia. Niestety w Polsce jest to, taka jest rzeczywistość, ale miejmy nadzieję, że coś się zmieni. No... Tutaj te sankcje finansowe, bo jak ich wciągnęli tych ludzi na te listy, tych terrorystów, no to oni nie mogą tam prowadzić działalności finansowej. Zobaczcie, u nas jest dokładnie to samo, tylko w białych rękawiczkach. Kiedy Kościół Nowego Przymierza w Lublinie chciał wziąć kredyt na zakup nieruchomości, żaden bank, ani wielki, ani malutki, że tak powiem, prawie wsiowy bank, jakiś spółdzielczy, mówił, no super, znalazł się wiarygodny kandydat, tam możemy pokazać nasze wpływy dzięki wam co miesiąc, nie? Czyli i tak dalej. W pierwszej instancji zawsze było super, ale kandydata złapałem na kredyt, no to będą mieć odsyp. I za parę dni przychodzimy i już mina w drugą stronę. Niestety centrala się nie zgodziła. No gdybyście byli kościołem katolickim, no. No z czegoż wy nie jesteście kościołem katolickim? Już byśmy deala dobijali. Dobre oprocentowanie, wszystko byśmy... No ale wy jesteście nie katolikami. No to jak wam dać kredyt? Przecież to samo prześladowanie i dyskryminacja jest w Polsce. Rok. Tylko Putin ma, że tak powiem, jest otwartą K, a u nas mamy cichodajki. No to się tylko różni. I rzeczywiście wielu naszych znajomych widzów no po tym ataku na samochód pastora Kopcia w grudniu zeszłego roku z wyrytym napisem na masce samochodu było przerażonym. Byli przerażeni i stwierdzili, że oni nie wiedzieli, że w Polsce jest aż tak źle i że no, polska policja, prokuratura... Że rządowe media mogą atakować wolny Kościół bezkarnie, nikt się, ani rzecznik praw pseudoobywatelskich, nikt się nie ujął, żaden dziennikarz się nie ujął za nami. Policja nie przyjechała na miejsce, prokuratura to nie wiedziała, czy to jest z powodu religijnych, chociaż mieli czarno na białym na masce napisane, nie? Nie wiedzieli, czy to jest, a do dzisiaj monitoringu nie mogą znaleźć. No. Chcecie dowodów? Macie, no tacy. No tak to jest to samo, co w państwie Putina, tylko na mniejszą skalę. My robimy co ale zryte możemy. Berety, brak myślenia wolnościowego jest dokładnie wśród tych szumowin wszystkich, tak to się nazywa, towarzysz szmaciak, czyli katokomuna, jak w państwie Putina. Dokładnie tak samo nie ma zrozumienia, co to znaczy wolność i o tym pani Hania mówiła, że wśród polskich elit nie ma absolutnie zrozumienia, co to znaczy wolność. Oni mówią, pastor, a to fajnie. A co musi robić pastor według tych katolickich autorytetów? No musi popierać papieża, to wtedy jest dobry pastor. To Stankiewicz przecież mówiła. Jak nie, no to atakuje nasz Kościół. Pospieszalski. Przecież on mnie tam na rękach chciał nosić razem z tobą i całą naszą. Zobaczcie sobie film Krzyż. To i tak już, że tak powiem, obcięty. Zwiastun filmu Krzyż, to sobie zobaczcie. Prawie cały był z naszego Kościoła. Ale później przyszedł życzliwy. Ale oni papieża atakują. W Maryję nie wierzą. A, karamba! I już się przestraszył. To samo Skowroński.
miał wywiad ze mną robić, nie? Jaki był zachwycony. Jak przyszło co do czego, to mi dał jakiś ochład. Tam dwuminutowy innego gościa dał w to miejsce, gdzie ja byłem, no. To nie są dziennikarze w pełnym tego słowa znaczeniu. To są albo agenci służb, albo agenci partii, albo zryte katolickie berety, które nie rozumieją, co to znaczy wolność. Ale tak jak mówiliśmy z redaktor Hanną Shen... I dowodów będziemy... na to, mówię, jest tylko dwa wyjątki w Polsce. Redaktor Hanna Shen i pani Jadwiga Chmielowska. Bardzo pozdrawiamy. Tylko dwa wyjątki, też katoliczki. Czy jest to możliwe? Jest to możliwe, ale to trzeba naprawdę wielką odtrutkę zrobić. Ale my robimy to, co możemy. Będziemy też starać się docierać do Amerykanów właśnie z tą informacją, przekazem, jak dzisiaj wygląda wolność religijna w Polsce. I no, miejmy nadzieję na dobre owoce tej konferencji lipcowej. Jeszcze przed ogłoszeniami dzisiaj, ważna data, równo 100 lat temu, 10 lutego 1920 roku, w Pucku odbyły się symboliczne zaślubiny z morzem, jako symbol właśnie włączenia Pomorza do nowej, odrodzonej Polski. I tutaj piękne słowa generała Józefa Hallera, współtwórcy Błękitnej Armii. Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz Polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła. Cały świat stoi mu otworem. To powiedział generał Haller 100 lat temu. Czy dzisiaj te słowa również są aktualne? Czy cały świat stoi przed Polską otworem? No zobaczmy, ile to trwało wtedy. Od tych słów, no, nie minęło 20 lat i Polski nie było. To chciałbym zostawić jako przestrogę. To Bóg dał czasy i granice każdemu narodowi, żeby go szukał. Jeśli nie zwróci się w jego kierunku, jeśli nie zwróci się w kierunku zbawienia w Jezusie Chrystusie, to może zniknąć z mapy świata. Ćwiczyliśmy to przy rozbiorach. Złoty wiek Polski to jest zwrócenie się do Biblii. Zaraz potem XVII wiek to kontrreformacja, władza jezuitów i kościoła katolickiego i prześladowanie biblijnych chrześcijan. I nie ma państwa polskiego zaraz. Warto wziąć tę lekcję, czy z Biblii, czy z historii, sobie do serca. Jeśli zależy ci na Polsce, to musisz rozważyć przynajmniej ofertę Jezusa Chrystusa. A już takie minimum to jest dać wszystkim wolność szukania. Możesz się nie zgadzać, możesz nie chcieć z nimi rozmawiać, możesz ich nie przyjmować do domu, ale nie możesz im zabronić żyć i działać na równi z tobą w przestrzeni publicznej. To jest prawdziwa tolerancja. Tego w Polsce nie ma. Od XVI wieku do dziś. Przechodzimy do ogłoszeń. Tak jak mówiliśmy, na naszej stronie idspodprat.pl jest już artykuł Marian Kowalski w 2018 roku. Powiedział prezydent Andrzej Duda to zdrajca, a dziś mówi nie ma lepszego kandydata. O tym porozmawiamy dzisiaj w Idź Pod Prąd dogrywce. Zapraszam Was serdecznie i również przypominam, że można wpłacić, przekazać 1% podatku dochodowego na Fundację Twój Ruch. Tutaj na planszy widzicie wszelkie potrzebne dane, również w opisie filmu i polecamy nowy odcinek vloga redaktor Hanny Shen, bohater.pat, wykorzystany przez KPH. Trzeci temat to bronią biologiczną w USA. Oglądamy, podajemy dalej. Myślę, że też przyda się wsparcie w komentarzach i zachęta dla nowego projektu redaktor Hanny Shen. Mamy również projekcje filmowe, oczywiście maraton filmowy w Korbi za dwa tygodnie, w sobotę 22 lutego. Tutaj na stronie ispodprat.pl/wydarzenia znajdziecie szczegóły. Będzie projekcja filmu Genezis Raj Utracony, Katyń, Ostatni Świadek, również Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Wielkie wydarzenie, warto też przyjechać z okolic Korbi. Wiem, że się tu Polonia z całej Wielkiej Brytanii tam chce zjechać, także będzie się działo, ale kiedy jesteśmy przy klubie Idź Pod Prąd Korbi i grupie biblijnej, chciałem bardzo, bardzo Wam podziękować, szczególnie Arturowi, że wysłaliście jednego z Was. Tobie, Artur, bardzo dziękuję, że w zeszłym tygodniu, kiedy najcięższe prace były,
tu przy nowej siedzibie. Akurat wsparłeś nas, no i wiesz, jak byłeś potrzebny. Poświęciłeś swój urlop, by przyjechać tutaj na własny koszt. Myśmy chcieli zwracać, oczywiście nawet nie było mowy. To są nasi widzowie. Jeszcze raz was pozdrawiam. I życzę sukcesu, jeśli chodzi o te projekcje w Korbi, które mają się odbyć niebawem. Ogromne wsparcie, też oczywiście fizyczne, ale i psychicznie. Pozdrawiamy cały klub Idź Pod Prąd i przechodzimy dalej. Genezis Raj utracony z polskim lektorem Janów Lubelski, czwartek 20 lutego, Inverness, sobota 29 lutego i Białystok, niedziela 8 marca. Wiem też, że Chicago się szykuje, zdaje się, 7 marca. Wielkie wydarzenie, wszystkie szczegóły tych projekcji, tak jak mówiłam, na stronie idźpodprąd.pl, a po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, koronawirus, a bałwochwalstwo, wiem, że na Twitterze tam już ponad 1000 wyświetleń. 1500. Podawajcie dalej temat. Prosta obserwacja, ale to się w Polsce dzieje. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Wcześniej był z nami mecenas Andrzej Turczyn i oczywiście pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Do zobaczenia, jak Bóg da, 18 z minutami. Jak Państwo wiecie, władza państwowa zaprosiła na targi budowlane w Poznaniu kilkudziesięciu Chińczyków z komunistycznych Chin zarażonych koronawirusem, praktycznie bez żadnej kwarantanny i sprawdzenia. Kilkadziesiąt osób w 15 delegacjach było, czy jest nadal, na targach w Poznaniu. Nasza telewizja przeprowadziła sondę wśród mieszkańców Poznania. I o dziwo, może nie o dziwo, ale ze zgrozą, zobaczyłem, jak Polacy, nawet Wielkopolanie, ufają rządowi, który przecież oszukuje ich na każdym kroku. Oszukuje ich ze służbą zdrowia, oszukuje ich, jeśli chodzi o niepodnoszenie podatków, oszukuje ich w przeróżnych obietnicach przedwyborczych i tak dalej, i tak dalej. Zabiera im pieniądze na ZUS, znaczy nam, bo to przecież też mnie dotyczy. Widzimy to każdego dnia, a jednak większość tych ludzi pytanych przez naszą telewizję mówiła, no jeśli wpuścili, no to wiedzą, co robią, na pewno ich skontrolowali. To mi się w głowie nie mieści. Jednocześnie ci sami Polacy absolutnie nie sięgają do Biblii i kiedy myślą o Bogu, to myślą, a może jest, może nie, wiadomo to, robi coś albo nie robi. To jest pogański naród, albo można powiedzieć tak troszkę delikatniej, postchrześcijański, całkowicie skomunizowany. Miejsce, które kiedyś zajmował Bóg, zajął dzisiaj rząd czy ogólnie państwo. Warto wiedzieć, że takie zjawisko nazywa się państwowym bałwochwalstwem, statolatrią. Czy ty jesteś bałwochwalcą?